Witam wszystkich i zapraszam na Blood Bowl 2 i kolejny odcinek kampanii Raycrant Rivers. No i będziemy mieli dzisiaj meczyk znowu z wyłupionymi oczami, czyli orkami. Zobaczę sobie tylko, czy nie mamy... Nie, ostatnio nie było żadnych awansów. No i dobra. Wywiad z trenerem Raycrant. Jim, Josh i Bob Bifford z Caval Vision rozmawiają z głównym trenerem drużyny Raycrant Rivers, czyli ze mną, czyli nami. Nie przeczytałem tego do końca. Here we go, Jim. This is the other game I've been waiting for ever since the season started. The Gouged Eye versus the Raycrant Rivers in a key playoff. Only the winner able to progress to the next round of the Blood Bowl tournament. Don't forget Varrock's face tome pledge, Jim. With or without the Kabasi brothers' bounty, that gnarly old orc is going all out to kill Reavers. This is the match you made a bet with the Reavers. Rozumiem, że w przeciwnej drużynie też będzie gwiazda. All out to pound the Hubies in the dirt. I bet the coachy couldn't give it back. Well, let's see how they do. Okay. Welcome back to Cabal Vision HD. Doom Dong. Ah, orcs and humans. What a classic matchup. You know, if I was creating a board game version of Blood Bowl, then it'd be orcs and humans I'd put in the box. Just saying. We are in the presence of talented players today, Bob. The roar of the crowd is deafening, Bob. We're packed to the rafters, all right. Przepraszam, a coś mi się tu kabel słuchawkowy poplątał. Okej. Oh dear, this is a totally unbalanced match. I can't understand what they're even doing on the same field. Z cygarem. Dobra. Varrock. No fajnie, powiem szczerze, że pierwszy raz widzę gwiazdę orkową. My odbieramy piłkę. Okej. Jest tutaj. 3-4 zwinność 3. Mhm. Na nogi. To szybki dosyć. Aż mi się tu przestawiło. O! Nie. Co ja tutaj naciskam? Przepraszam. Dobra. Okej, okay. Tego oczywiście sobie damy na środku. Po bokach damy sobie liniowych. Ten nie. Przepraszam. Mam jakiegoś... Aha. Miotacz. Ryszard Chucki wejdzie za... Gdzie tu jest ten mój miotacz? To jest łapacz. Wygrywający. A, pewnie opuści następny mecz. Mhm. Dobra, to zagramy sobie z jednym łapaczem. Jednym miotaczem. Tak wygląda miotacz, czyli... Tu jest miotacz, dobrze. Ojej, to... Nie podoba mi się, jak są zaznaczone obecny gracz, nie widzę tego po prostu. Mnie to denerwuje strasznie. Dobra, mamy tak. Dwóch rozgrywających w końcu. Tego damy tu oczywiście. Tego damy też na przód. I teraz mamy... Aha, tak. Dobrze, czyli ten będzie tu. Miotacz oczywiście musi być tu. Łapacz jeden, ten w drugiej linii i ten tu. Zamienię sobie tego z tym. Dobra. Cuga damy tutaj. Dobra. Troszkę do przodu. I okej. Okay. Dobry wykop.
No, to jaką mi zostawili szparę. Bardzo dobrze. W sumie. To jedziemy. No, ale ten. Po tamtej stronie lepiej by było się ustawić. Robimy w takim razie tak. Tu będzie dywersja. Z tej strony. No i teraz trzeba tutaj ładnie zacząć lać. Czyli tak. Może nawet lepiej tym cugiem zrobić. Nie, cugiem tu będziemy to obstawiać, ciężej go przywrócić, tak. Tak zrobimy. Dobrze. Dobra, niech sobie stoi tu. Teraz tak, tego ściągniemy tutaj. Cuga damy tu. I teraz spróbujemy sobie podnieść piłkę. Nie, jeszcze tego ściągniemy. Więc się zastanawiam, czy by go jakoś tutaj nie dać. Nie. Dajmy wszystkich na tą stronę. Się zakotłuje ostro. Dobra, podniósł. Dobrze. No i teraz spróbujmy kogoś tutaj zlać. Tu na jednej kości. Dobrze, odepchnięty. Okej. No i tutaj to oczywiście nie ma sensu. I koniec tury. Trzy faule musimy zrobić przy okazji, to jest napisane. Wyzwanie obowiązku wydobyć przyłożenie kierując graczem humanoidalnym. Nie może to być ogr ani zup. Dobra, to jasne. Sprawdź, bo twoim świerdzem nie wrogie. Bardzo dobrze. Okej. Żyje. Najpierw zajmiemy się przyłożeniem, a potem zajmiemy się faulowaniem. Jak się uda, oczywiście. O. Aha. O, kurde, czarny ork z blokowaniem, nieźle. Zmarło dwóch czarnych orków. Z dużym liniowym. No dobrze. No dobra. Tu na jednej kości. A czy ten ma blokowanie? Dobra. Wsparciem na dwóch kościach. To nie byłby zły ruch. Tym sobie wstaniemy. Tego mogę spróbować wywalić. Tylko kurczę, muszę się jeszcze jakoś obronić. Hmm.
Tym stanął. Tym walnę. Tym bliżej więc. Tym. Dobrze. Very different from perfume, Bob. You like it? It's called Rotting Cadaver. Podążaj. By Tommy Helfing. Okej. Z tym grzmotniemy tu. He'll get an assist now. Pięknie. Oczywiście zostań. Dobra. I tu zostaje. I robimy nową klatkę. Tutaj mogę się ustawić. Tutaj. I suka. Tu. Dobra. Dlatego damy tu. Okej. Nie jest to najlepsze ustawienie, ale chyba będzie nieźle. Tym sobie podjedziemy po prostu chyba tutaj. Tak? Tak spróbujemy. Dobra. Teraz jeszcze spróbujemy tak. Tym się tu. Dobrze. Teraz jak tu się fajnie ustawić? Ustawię się tutaj. Dobra. Żeby musiał kombinować. I tym też spróbujemy. Mam dużo tych przerzutów. Pięknie. I jeszcze jeden. Dobrze. I ustawimy się nim. Czy tu jakiś szał jest? Nie ma szału, więc mogę się ustawić tu. I dobra, niech kombinuje teraz. W poprzednim meczu żadnych awansów nie dostałem, więc by się przydało teraz, szczerze powiem. Ale go obstawili. Ale tego zostawił. Bez sensu. Oho. Nokautowany, dobra. No, ten akurat może być. Dobra. Ok, sytuacja jest niezła. Mogę tu podbiec i podać. Więc zrobimy sobie tak. Tego ustawimy tu. Tego ustawimy. Tego ustawimy tu. Wsparciem, kurde. Tu ustawimy. A ten jaki ma zasięg? No trudno, muszę tak tylko zaryzykować. No, jeszcze tym mogę się ruszyć. Tu. Ci nie dobiegną, więc się muszę nimi przejmować. Po prostu im tutaj trochę przeszkodzę. Dobra.
Mam tutaj tego teraz. To dajmy go tutaj. Z Ugiem będziemy asekurować. Stawimy się po prostu tu jak najbliżej tamtego. No i teraz zrobimy. Spróbujemy. Ma blok i jednak jest szał. Patrzcie, kurczę, nie zwróciłem na to uwagi. To jest rozgrywający. No dobra, zdobądźmy sobie, postarajmy się zdobyć szybko punkt. Okej. Okej. I mamy punkt. Może nawet jeszcze w tej turze nie kończyć. Chociaż tutaj jest niezbyt wesoło to wygląda. Ja mogę zrobić tak. Tak, jeszcze tutaj zlać tym tego. No, bo i nie. Pomin. No dobra. Ten jest nieustraszony. A zróbmy sobie taki atak. O właśnie. No. Okej, koniec tury. No właśnie. Kurczę blada. Niedobrze. Oj, niedobrze. Przedobrzyłem. Okej. Tylko go wywalił za boisko, więc nieźle. O, jakbym się tego udało wywalić, to była rewelacja. Sługiem może. No i dobra. Czyli tak. Siła 5. Nie, dobrze. Tak. Ten nie dobiegnie nadal na jednej kości. A tu parcie dwoma parcie. Nie, dobra, zrobimy to tak. Dobrze. Wywalone. Zostań. Pięknie znokautowany. No i okej, zdobywamy teraz. Chyba, żeby tu jeszcze jednemu. A nie, już teraz nie mogę przywalić. Chyba, że temu jeszcze mogę przywalić. Notaczowi. Na zmianę. O, ma dwóch na zmianę. Dobra. Spał. Jeszcze mógłbym tego tutaj wywalić, ale nie mam już blitza, więc po prostu zdobywam punkt. Coś znajome skądś.
It is indeed, Bob. It is. He must have sneaked onto the field in a humble disguise. Humble? Dobra, teraz będziemy się bronić. Podobnie się ustawimy. Chociaż z orkami ustawimy się trochę inaczej. Troszkę bardziej w centrum się ustawimy. An extremely fast first touchdown. The other team must wake up. We're about to score the next down, and none of the kids. Gwiazda się okazała jakaś. Niby. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. Darzy się standardowo. Aha, bo już nie mam teraz zmienników, bo ten jest liniowy, znokautowany. Dobrze. Czyli tak, w pierwszej linii ustawiamy notacz, łapacz. Tu jest liniowy. Jest, jak mi to wkurza. Tu ma być ten, ma być tu. Dobra, gwiazda. Zbieranie, odparcie ma i blok. Ile siły? 4. Dobra, to dajmy go tu. Zgadamy też w pierwszej linii. No, Rysia damy trochę z tyłu. I tego miotacza damy tu. Tego łapacza damy tu. Dobra. Takie dziwne trochę rozstawienie, ale zobaczymy, co z tego będzie. Gwiazdor leży. Oh, look. Is that Lord Borak down there, Bob, in front row? I think it is, Jim. Hey, Borak! Zog off, you buckethead! Cibok. No, dobrze, że gwiazdę wywaliłem za boisko. Dobra, teraz trzeba się skupić na faulach. Jeszcze jedno przyłożenie by się przydało. Dobra, słuchajcie, zobaczymy się w momencie, jak się coś tutaj ciekawego będzie działo, bo na razie to nuda. Okej, okay. Mamy siódmą turę, no i jest to pierwsza taka okazja, w której mogę coś, tu mam szansę na to, żeby go przejąć piłkę i zrobić faul na trolu. Niestety znokautował mi rozgrywającego Harolda, ale tak to nie jest źle. No i teraz... Spróbujmy coś tutaj. Na jednej kości. Spoko, ale to by było. Tak bym się ustawił. Tu mamy. Oj, źle zrobiłem. Trzeba było tym. Patrz. Ale chyba sobie tym miotaczem spróbujemy faulu. 42% tylko. Trochę słabo. Jeszcze będę musiał... Dobra, wiecie co, faule w drugiej połowie będę ryzykował. A na razie... Tu jeszcze mam z tym coś zrobić. Tego na dwóch kościach. Spróbujmy go położyć. Trochę słabo. O, ale teraz... Też będzie kiepsko. W sumie żadna różnica. Ten wsparciem to nie ma sensu. Przestawmy sobie tego tu.
tutaj. No. A jakby... Gwiazda ma szansę na duży unik. Tego dajmy tutaj. Tak. Tym spróbujmy przewrócić tego. Ma sprint? Czy ma tam równowagę? Ma równowagę. Dobra, to mogę tym to spróbować. Ale jeszcze tutaj mam możliwość podciągnięcia tego. Tak. I ten będzie teraz tu sensowny miał atak. Okej. Dobra, i teraz sobie zróbmy ten sprint. Na początku sobie zróbmy samo to. O, właśnie, unik się udał. I teraz sobie przyblokujmy. Dobra. Tych gości. Okej, przerzut. Tylko mi... Dobrze. Się nie wywal. I teraz mogę jeszcze ściągnąć, myślę, tego tutaj. Czy ten faul? Spróbujmy. Okej. Jeden faul wykonany. Jeszcze jakby tym się udało uciec, no, nie ma chyba to sensu. Dobra. Koniec tury. Stał. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Keep pushing. It's a kurczę blada. Ale dobrze. Dobrze, już myślałem, że to ten mnie wywali tu. Aha. Nokautowane. Okej. Okay. Trzeci mój zawodnik znokautowany. Ładnie. No i teraz nawet... Dobra, jakoś musimy go sensownie położyć. Tym podstańmy po prostu. Tym fajnie było tego odepchnąć. I potem ryśkiem tutaj robić. Albo inaczej. Jak tego zaatakuję, to będę mógł go przepchnąć i nie wyjdzie. To tu stanie albo tu. Wtedy będzie słabo. Zróbmy to tak.
Ten na jednej kości. Dobra, to tak. Sługiem walnijmy tego. Albo odepchnijmy. Tym sobie stańmy tu. Albo i nie. Okej. Okay. Dobra, teraz tym muszę walnąć. Tego. Mogę sobie przerzucić. Dobrze, leży. Wstań. Teraz tym mogę tu. Dobrze. Okej. Okay. O Boże. Chosen by the public when they had rioted particularly well. No dobra, no to już nie zdobędę punktu. Ja mogę sfaulować jeszcze raz. Gdybym się tu ustawił. No już nie mogę blica zrobić. O, ale ten pójdzie tu. I tak niewiele mi daje. Też słaby z faulem. No, ale to jest warto stać, bo w przyszłej turze może bym się udało jakoś przewrócić któregoś z tych. O, no, no tak robimy. Och, jeszcze z nokautem. No. O kurde, nokautowany. Ja cię kręcę. Okej. Przerwa. No nieładnie. Trzech mam zakontowanych, czyli... Czyli brakuje mi jednego zawodnika. No, ale mam dwie gwiazdy. To jest plus. Okej. Okay. Bardziej na środku. No nie wygląda to za dobrze. Cofnę się tymi. Dobra. I wykupujemy.
Smells like a good old-fashioned fight. The ball is in the player's hands. Okay, podniósł. Next. Dobra. Dobrze, bardzo dobrze. Okej. Na pewno wstajemy sobie gwiazdą. Na pewno wstajemy tym liniowym. To jest ten strzałem. I tu sobie fajnie by było zrobić atak. Dobra, próbujemy. Pięknie. Ustawimy się tutaj. Tym się przestawimy zaraz. Czy ten może coś tutaj? Tego na jednej kości, tego na dwóch. Dobrze, czyli tego sobie ustawimy tu. A cugiem walniemy tego, żeby ten miał kłopot. Tak jest. Tak robimy. Okej. Co na tej... No właśnie. To byłby niezły pomysł. I tak spróbujemy zrobić. Zrobimy mu tu trochę. To będzie utrudniało. Tym fajnie by było się ustawić tu. Tak, nic już robiłem. W takim razie montaczem. No i tą gwiazdą trzeba było się ruszyć tu. Ruszymy się tu. Tego czarnego orka nie przyblokowałem, ale... Dobra, jeszcze spróbujemy na koniec. Nie spróbujemy tego zrobić, kurde. No niestety. Dobra. Koniec tury. No i minus jest taki, że środek mam nieobstawiony, ale gwiazda jest tu, więc wychodzi na nawet może i nieźle. Powolutku, powolutku się przesuwa. Robi klatkę, ale daleko. 10 tur zostało. Jeszcze muszę zrobić dwa faule. No dobrze. Dobra, ale tu mogę się... Niebezpiecznie. Muszę wstać. Tym też wstanę. Teraz gwiazdą.
Dobra. Trochę ryzykuję, ale fajnie by było. Kurczę, na jednej kości. Tego muszę ustawić tu. Tego jeszcze nie wywali, nie? Dobra, niech stoją tak. Okej, teraz próbujemy przewalić tego. Dobrze. Trochę to przeszkadza też. Blokujemy sobie cuda. Tak, to może nie mogę nic zrobić. To go podsunę tu. Nie spróbuję, jeszcze tutaj spróbuję. No, udało się. I dostaniemy. Dobra. Okej. Okay. Najważniejsze jest to, że akcja się dzieje jeszcze na jego połowie. I trzeba pokombinować z tymi faulami, kurczę, bladę. No cholera jasna, jak to są obstawiania. Uff. York jest niezły, kurczę. Nieustraszony. Przydał się w tym meczu. Na czerwonych. Ach kurczę, jaki farciarz. Co za farciarz, no. No i będzie to. Kurde. No ale mał. I odparcie. Jeszcze coś. Dobra, powolutku, powolutku. Dobra. Wstaniemy. Mogę to zrobić. I znowu być przy tym. Potem nawet jeszcze wjechać tym tutaj. Na jednej kości to będzie, ale może lepiej to cugiem zrobić. Ale gdybym położył tego. O. Mógłbym walnąć tym pewnie już w miarę normalnie. Jeszcze bym wtedy podjechał tym. Dobra, spróbujmy tak to zrobić. Dobrze, pięknie. Okej, i teraz. No właśnie, tak. Kurczę. Przerzucę to. Dobrze. Nie ma uniku. Pięknie.
Pięknie, znokautowany, dobra. Teraz odjedziemy tym. Odjedziemy gdzie? Tu. Tu. Będzie go ciężej przewrócić. A tym łapaczem podjedziemy tu. Okej. Okay. I teraz tak. Tak, tu spróbuję tego wywalić poza boisko. No i jeszcze tutaj bym chciał przewrócić tego. Byłby git. Okej, pięknie. Może i nie pięknie. Dobrze, dajmy go tu. Dobrze, bardzo dobrze. Pięknie. Dobrze, troszeczkę się zrewanżowałem. Okej. Plus jest taki, że jeżeli podejrzewam, jeżeli będzie jakieś przyłożenie albo przerwa w grze, to wtedy ci mi staną, a jego powinni być jeszcze znokautowani. No, zobaczymy. Niedobrze. Dobrze. Niedobrze. Odparcie, bardzo dobrze. Przecież tego będzie mi ciężko stąd wyrąbać. Dobra. Ale cuk jest teraz nieobstawiany. O! O! No i... Dobrze. Nawet może i bez jakiś zdobędę punkt. Teraz spróbujemy wstać. Ok, wstał. Nie wiem, czy nie lepiej tutaj zostawić blitz na tego. Okej. Bardzo ładnie. Dobra. Dobra, spróbujmy. Dobrze. Gdzie poleci piłka? Kiepsko poleciało. No muszę tego grzmotnąć. Ale jakbym go grzmotnął, dobrze, może nie będzie źle. Walnijmy go jednak cugiem. Dobrze. Tak, właśnie. Podążaj. Super. Super. Dobra, jeszcze tego muszę rypnąć. Dobrze. Na bloku, idealnie. No i teraz miotacz.
Tak. Zaraz ten. Chyba ten. Podnieść tu piłkę. Dobrze, jest bardzo ładnie. Jakiś faul by się przydał nawet. O, strasznie. Dobra. Dobra. Podnosimy piłę. Dobrze. I chyba tu się ustawia. Ten jest niepilnowany. Chyba, że tu. Tu się ustawimy. Na tym będziemy go asekurować. Albo, o! To jest jeszcze dobry pomysł. I ten pobiec, no ten dobiegnie, tak? Dobiegnie. Tak, tak zrobimy. Trzeba było tutaj... O, fuck. No dobra. Trzeba było... No, z sensu to zrobiłem. Jak był tu, trzeba było nim padać. No dobra, ale piłka nie leży źle. No właśnie, nie podniósł. Nie podniósł. Dobrze. No i teraz mógłbym przyfaulować coś. Tak, zacznijmy od wywalenia tego. Pięknie. Podjedźmy sobie tym tu. Czy gwiazda może być wywalona? Boiska. 8% tylko ten. 8%. No, trzeba by było tego położyć, pewnie byłoby lepiej. Ale muszę położyć tego, żeby zwolnić łapacza. Położyć tego, dobra, zróbmy najpierw to. Źle to zrobiłem. Cugiem trzeba było to rąbać. No dobra. Nie wyszło źle. Dobra. Niedobrze. Ci nie dobiegną. Dobra, zróbmy sobie rozegranie. Dobrze. Podnieśmy piłę. Teraz tak. Tu się ustawimy. I faulik. Ok, mamy już dwa faule. Jeszcze mogę walnąć tego. Ożesz mordę. No i teraz tak, ten mi może położyć tego, a ten może podbiec tu. Niedobrze jest. No ale nie zrobię tak. Zostały trzy ture, muszę zrobić jeszcze jeden faul. Kurczę. Wszystkich podniósł. Mało tego, że wszystkich podniósł, to jeszcze mi wszystkich położy zaraz. Ale mogę zrobić faul tu. Tu. Albo nawet tak. I tym faulem. Rysiem. Players arrived to assist their teammate.
bo jest ryzyko. Przerzucę to. No. Odsiać. Muszę jeszcze jeden faul zrobić, kurde. Nie, to bez sensu. Dobra. Zdobywam ten punkt. No i konieczny faul teraz jest. No dobra, z drugiej strony dwie tury na faul to chyba nie jest takie trudne. Skupmy się tu na którymś. Na przykład na tym. Dobra, tego sobie zostawmy trochę w odwodzie. Zobaczymy, gdzie tu się co uda zrobić. No, ryśka dajmy tu. No i teraz fajnie by było przywrócić tego i go faulować linią i koniec. No dobra. Spróbujmy. Wykop. Dobra. Zaczyna kop. Moja gwiazda jest z powrotem, cholera. No ja mam też full drużynę teraz. Dobrze, teraz gwiazda leci na tył. Dobrze. Jeszcze strata. No i teraz proszę mi go tutaj ładnie położyć. Dobrze, leży. Tu. I podążaj, podążaj. No nie. No nie! Okej, dobrze. Nie. Kurczę. Niedobrze. Potem tym będę mógł sfałować. Ale czy nie lepiej jest na przykład walnąć tego, to nie, bo potem nie wjadę za nim. No dobra, spróbujmy tego. Dobra. I tu mi go daj. Dobra, ogłuszone, teraz robimy faul. Ok, mamy 3 faule. Bardzo dobrze. Teraz sobie obstawmy tym tu gwiazdę. Nie ma szału? Nie ma szału. Dobrze.
Teraz fajnie by mogłeś motnąć tego, ale... I łapaczem się przedrzeć. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. Tu na jednej, tu na jednej. Mógłbym jeszcze zrobić, no tak, i wyciąć nim, no tak to nie, no tak. Dobra, nie wywalił się, i tak. Dobra, spróbujemy też jeszcze tym to samo. Chyba przerzutu nie zużyłem. Okej. Okay. I tak. Dobrze. No, może jeszcze punkt zdobędę. No, aż długi mecz nam wyszedł. It's more difficult than it seems. Dobra. The fans are ravenous, and so am I. Just one more step. Dobrze. I've seen mushrooms that look smarter than that. Co on widzi? Pieczarki? Szał mu się nie przydał. No i teraz... Dobrze. Dobrze, piłka wylądowała i teraz wolę tym punktem zdobyć. Ostatnia tura. A ten jaki unik będzie miał? Słaby. Bo tu po, to nic mi po tym nie przyjdzie, nie ma sensu tu. Był safe. Jeszcze bym chciał może tego grzmotnąć. To chyba się nie opłaca. To już w ogóle jest ich ostatnia tura, więc mogę teraz tutaj lać. Ale przerzut jakby mi nie wyszedł. Na jednej kości. Będzie też na jednej. Ten na jednej. Mogę tu ściągnąć cuga. Dobrze. Jeszcze zdążył powalić. Ach, ale nic się nie udało. No i dobra. Uwaga. Dobrze. No to jeszcze musi teraz podnieść. O. Podnieś to. No. Nie można mieć wszystkiego. Dobra, koniec meczu. Bardzo dobry mecz był. Znowu kupę kasy. Współczynnik fanów.
No nie dorobili się przeciwnicy, ale chyba, o ile pamiętam, nie mam następnych żadnych awansów. Dobra, słuchajcie, dzięki za mecz. Następną scenkę sobie obejrzymy następnym razem. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.